Dzień rozpocząć można tylko od dobrej kawy. Dlatego też wspólnie z Rafałem będziemy uczyć się, jak zaparzyć porządne espresso. Espresso jest podstawą pod wszystkie inne kawy, jeżeli bierzemy pod uwagę kawy mleczne, kawy z dodatkami różnych alkoholi, mieszanek, tak? Espresso jest bazą. Na początku musimy mieć czysty portafiltr. Możemy to zrobić na zasadzie... A mogę ja? Jasne. Super. Rzeczki. Proszę bardzo. Teraz muszę na... Tak, tu już jest ustawiona odpowiednia doza. Zazwyczaj jest to około 7 do 9 gram na pojedyncze espresso. Podkładamy i wciskamy ten... Teraz wstrzycie do mnie. Żeby najlepiej rozdysponować właśnie tą górkę, wystarczy nam dwa takie uderzenia, dzięki któremu kawa sama się rozkłada. Teraz musimy sobie oprzeć. I teraz musimy czymś ubić, właśnie. Musimy wyrównać powierzchnię, żeby... Ale czekaj. Trzymamy za całą stopę, za tą stopę. Aha. A dlaczego akurat... Ponieważ dzięki temu masz oparcie, czujesz palcami, że czy jest równo, czy nie, ewentualnie. Wyrównujesz powierzchnię. A co jeżeli to będzie nierówna powierzchnia? W takim przypadku z jednej z wylewki będzie kawa leciała więcej, tak, bardziej intensywnie, szybciej, z drugiej na przykład może w ogóle nie lecieć, więc pojedyncze espresso w ogóle nie będzie miarodajne. Po ubiciu wystarczy jedno przekręcenie i mamy już wyrównaną powierzchnię. Aby później nie zostawały szczątki w grupie, bierzemy, podnosimy i teraz tak, tutaj stąd zbieramy kawę, z góry, z tego miejsca. Dzięki temu tutaj żadna kawa nie zostanie w grupie. Teraz spuszczamy trochę wody, aby wyrównać temperaturę, ponieważ cały czas jest to nagrzewana, więc ta woda, która jest w tym momencie, jak nie robimy kawy, podnosi swoją temperaturę. Jak już nie syczy, oznacza, że temperatura jest wyrównana i możemy spokojnie sobie zaparzać espresso. Tak? Wpinamy pod kątem i do 90 stopni zaciskamy. Włączamy, podstawiamy kubeczki. A czy możemy na przykład nalać to do jednej filiżanki? Jak najbardziej, tak. To jest tak zwane espresso podwójne, czyli doppio. Jest też ustawiona ilość przepływu wody, aby uzyskać odpowiednią ilość kawy. Dlatego tutaj już nie musimy kontrolować, ale bardzo ważnym czynnikiem jest to, jaki jest strumień. Jeżeli on się zaczyna robić wodnisty, jeżeli nie widzimy już kremy i zaczyna nam lecieć woda, wtedy już wiemy, że espresso jest na finiszu. Powinniśmy uzyskać około 25 do 30 ml samego naparu gotowego. I na tym jako podstawa możemy teraz pienić mleko i wykonywać latte arty a cappuccino. Używamy standardowego mleka, takiego, jak mamy możliwość w każdym sklepie pozyskać, bo to nie chodzi o ani zawartość tłuszczu, jak bardzo często słyszę, czyli najlepsze mleko do kawy jest takie, które jest tłuste. No, jak najbardziej tak, ponieważ dzięki temu smak i aromat kawy jest coraz bardziej wyczuwalny. Ale jeżeli chodzi o samo spienianie mleka, to podstawą jest ilość białka, bo to białko tworzy strukturę mleka i to ono właśnie utrzymuje tą śmietankową warstwę, taką tą śmietankową teksturę. Używamy do tego dzbanków ze stali nierdzewnej, metalowych, dzięki któremu o wiele lepiej jesteśmy w stanie wyczuć temperaturę mleka i nie musimy na przykład obsługiwać to przez termometr. Spienianie mleka odbywa się na dwóch etapach. Pierwszy to jest spienianie samo w sobie, czyli napowietrzanie jego. Jest to do temperatury ludzkiego ciała, maksymalnie 40 stopni. Wtedy białko, to które jest w mleku, tworzy struktury. Tak? A później już tylko i wyłącznie teksturujemy, czyli utrwalamy tą strukturę i to trwa do około 65-70 stopni. Dlaczego? Aby właśnie nie wytracić laktozy. Bardzo często tutaj słyszymy teraz, że o, ta kawa jest słodka. Jest słodka, bo jest naturalnie słodka, a laktoza, cukier mleczny jest zachowany w tej kawie, więc nie musimy jej nawet słodzić. Mamy nalany dzbanek, to jest dysza spieniająca. W bojlerze jedna trzecia to jest sama para wodna podczas nagrzewania się, tak? I tą parę wodną jesteśmy w stanie stędyk z bojlera uzyskać i tym będziemy właśnie napowietrzali mleko. Jest tak, prawo ręczna, lewo ręczna? Prawo. Prawo. Więc dzbanek trzymamy w lewej ręce. Tak? Prawa ręka jest bardziej mobilna, więc będziesz otwierała spieniacz oraz kontrolowała temperaturę. Staraj się trzymać pióro, tak? Dobra. Do tego. Spuszczamy resztki wody, które były po poprzednim spienianiu. Podnosimy
Tak? Opieramy sobie na dzióbku. Aha, na dzióbku. Tak. Dobra. I musi spieniacz być pod kątem, żeby pierwsze odkręcenie i puszczenie pary pozwoliło zakręcić mlekiem. Później to musi być bardzo mocno. Tak? Później będziesz powoli wysuwała ten spieniacz, aby dokładnie, aby napowietrzyć. A na końcu już ta ostatnia faza będzie polegała na tym, że trzeba trochę schować tą dyszę, aby tylko i wyłącznie kręcić. Ok? Dobra. Mhm. Czyli najpierw pod kątem. Mocno. I teraz ten styk to jest spinanie mocno. Połóż rękę i kontroluj temperaturę. To jest temperatura twojego ciała. Więc teraz utrwalamy strukturę. Zaczyna padać koniec. Odstawiamy, nic mu się nie stanie. Oczywiście teraz zajmujemy się spieniaczem, bo mleko bardzo szybko wysycha i żeby można za chwilę znowu pracować. Nie ma żadnych bąbli, jest struktura bardzo delikatna, bez żadnych przebarwień. W tym momencie robimy tak zwaną polarkę, polaryzację. Polerujemy sobie mleczko i teraz nie dość, że się świeci, to ma konsystencję śmietanki. Ale super. Drugi dzbanek będzie nam potrzebny, dlatego, ponieważ w tym momencie, kiedy minęło chwilę czasu, piana podeszła do góry, a mleko jest na dole. Więc nadal mieszamy i przelewamy z jednego dzbanka do drugiego po ściance pewnym ruchem. Prawie do pełna. Jakiej bąbel się pojawi, nie ma problemu. Jak chcę to zrobić? Okej. Okay. I znowu pewnym ruchem po ściance do drugiego. A jak tutaj, nie wiem, to jest gorące, to mogę tak? Jasne, oczywiście. Pewnym ruchem, pewnym, żeby właśnie piana nie dostała się. Okej, okay. I w tym momencie masz bardzo ładnie wyrównane po mleko, po całość. Odlej sobie teraz około pół dzbanka tutaj. Mhm. Też pewnym ruchem? Tak. Dobra. I będziemy walić. Tutaj musisz mieć rozbitą kremę, aby nie zrobiły się takie wysepki. Tak? Okej. W ten sposób. Dobra. Teraz to musisz też wyrównać, bo znowu piana podeszła w międzyczasie do góry. Mhm. Czyli też robię w ten sposób. Mieszam energicznie. Okej. Okay. Najważniejsze pierwsze pod kątem ustawiasz, dzięki czemu powierzchnię, w którą uderzasz kawy, jest większa. Z wyższej wysokości, dzięki czemu krema wejdzie ci do środka. Takie ruchy powodują, że rozkładasz sobie kremę tak, jak uważasz, jest stosowne. I teraz przechylasz dzbanek i wylewasz sobie piankę. Podnosisz, strumień nie jest węższy i przecinasz. Prawie wow. Serce. A jak mogę zrobić na przykład, czy ja mogę na przykład teraz wziąć jakąś wykałaczkę i sobie pomalować? Bardzo częstym zabiegiem jest sos czekoladowy, który wylewamy i używamy właśnie kołaczek, czyli tak zwanego itchingu. I się posłużymy zwykłym mieszadełkiem. Możesz sobie wyciągnąć mleko na boki i zrobić coś a la słoneczko. A, to znam to. Na przykład.